Uszanowanko, moi drodzy, mamy poniedziałek, czyli początek tygodnia i jestem bardzo blisko pewnego miejsca związanego z kowalstwem. Wybiorę się na spacerek, żeby wam pokazać to miejsce i mniej więcej opisać, o co chodzi. Zaczniemy od takiej ciekawostki. Lecimy. Dobra, ja się zbliżam do tego miejsca, tylko że to będzie strasznie duży hałas. Niemniej tutaj jest takie oto kółeczka. Tu macie jeden. A tu jest drugie. I teraz można zapytać się, a tutaj z widokiem na wieżę zamkową w Bierutowie. I teraz tak naprawdę możecie się zapytać, do czego były te kółka i dlaczego one są związane z kowalstwem. Kiedyś do tych kółeczek przywiązywano konie, które później były podkuwane przez właśnie kowala, więc w tym miejscu kiedyś musiała być kuźnia, bo to jest kółeczko, które właśnie do którego przywiązywano konia. I takie po prostu artefakty zostają, a kuźnie w tamtych czasach były bardzo często ulokowywane przy murach miejskich, przy których teraz stoimy. Więc ja nawet teraz dosłownie obrócę kamerę, nie ruszając telefonu. I tam, w tym miejscu, o jeszcze, o, są kółeczka, więc ta kuźnia jak najbardziej pasowało, że była zaraz przy murach miejskich. Nie ulokowywali kuźni w tamtych czasach z dwóch powodów. Trochę takiej będzie mi małej lekcji historii. Z dwóch powodów. Tam, gdzie była kuźnia, był ogień. Bardzo często w miastach budynki były z drewna, ze strzechą, z konstrukcjami drewnianymi, więc bano się, że się gdzieś zaproszy ogień, więc ulokowywano poza murami miasta, żeby nie doszło do jakiegoś niechcianego pożaru. Z drugiej strony, już bardziej zabobony, wierzono, że przez to, że kowal para się takim zawodem, gdzieś tam jest blisko ognia i on umie władać tym ogniem, to ma jakieś konszachty z diabłem. Więc bano się tutaj od strony już wierzeń, że gdzieś tam ściągnie na... No patrzcie, jaką fajną mamy tam. Tam z tyłu mamy wieżę od zamku w Bierutowie. Zapraszam w ogóle do zwiedzenia Bierutowa. Dużo osób mówi, że jest brzydkie miasto. Niemniej ja się tutaj nie zgodzę z tym. Każdy, kto przejeżdża przez Bierutów, jedzie drogą 451, to właśnie minie też te kółeczka, więc można sobie poszukać po prostu punktu. Ja go postaram się gdzieś wam dać jakąś pineskę albo w opisie, albo zaraz wam przypnę, w ogóle wrzucę screena z właśnie z tego miejsca. Szanowanko, moi drodzy, przez tydzień muszę wam od razu powiedzieć, no nie miałem możliwości, żeby za bardzo wam materiału nagrać. Coś sensownego wam nagrać, a nie chciałem nagrywać tego na siłę. Dzisiaj jest sobota, tylko ogarnąłem w kuźni, nie robiłem już wam timelapsów z tego, że ogarniam w kuźni. Zabieram się za, chciałem zacząć z wami to wyzwanie, które robimy jakieś elementy, wieszaczki z tej mojej skrzyneczki ze złomem, więc ja chcę się zabrać, żeby nagrać pierwszy odcinek. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale cały odcinek z kucia właśnie haczyków, z tego wyzwania, nazwijmy to, będzie w innym odcinku, także zapraszam również do oglądania. W tym tygodniu on się pojawi. Tak, w tym tygodniu się pojawi ten odcinek. Postaram się, żeby szybciej po prostu był ten z kucia. Po prostu, żebyście mieli troszeczkę więcej kucia na kanale o kuciu, czy na kanale o różnych projektach, ale ja się zajmuję stricte kowalstwem, więc chciałem też dla was zrobić co nieco takiego. Dobra, moteczek wybrany, element wybrany, z którego będziemy już kuć. Ja zaczynam grzać, wystawiłem sobie nazwę, żeby dojść troszeczkę mniej hałasu i
no, żeby troszeczkę było wam lepiej słychać, a jednocześnie też nie grzeje się aż tak mocno tutaj kuźnia. A few moments later. Dobra, wam to będzie troszeczkę migać. Mam nadzieję, że nie za bardzo. Ja właśnie skończyłem na was kuć pokazowy jeden haczek z tych złomków, także pierwszy odcinek, czy pierwszy film z cyklu, co można zrobić ze złomków, typu 101 rzeczy, jak to już pisaliście tam gdzieś w komentarzach, 101 rzeczy, które można zrobić z czegoś, tam było padło z pilnika, ale jak na razie za pilnik się nie będziemy brać. Dużo osób początkujących będzie się po prostu męczyło z kuciem takiej stali, jaką mamy w pilnikach, czy jaką mamy w łożyskach, ponieważ jest to dość twarda do kucia stal, nie jest to bardzo twarda, ale jest bardziej męcząca. Ten kawałek, co tutaj macie, jest ze zwykłej stali konstrukcyjnej, więc łatwa do kucia. Rzucę wam tylko taki... Co nam tutaj wyszło? Czekajcie na filmik, który będzie prawdopodobnie w czwartek, bo ja będę starał się chyba wam wrzucać w poniedziałek i w czwartek. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś tam dla was problematyczne. Mi jest wygodnie. Jedna rzecz. Pamiętajcie, róbcie to zawsze, kiedy kujecie. Starajcie się odkładać młotki, starajcie się odkładać wszystkie narzędzia z powrotem na miejsce. Uwierzcie mi, zaplusuję wam to za jakiś czas, kiedy będziecie mieć ten nawyk sprzątać po sobie, bo jak się wam nazbiera różnych gratów i narzędzi i jak nie będziecie ich odkładać, to będziecie później marnować kupę czasu na to, żeby znaleźć po prostu odpowiednie narzędzia. Nie róbcie tego błędu i starajcie się, tak jak mówię, odkładać wszystkie narzędzia z powrotem na miejsce, tak żebyście wiedzieli, co, gdzie macie. Wyrabiajcie sobie ten nawyk. Przydaje się. Gorące jeszcze. Pamiętajcie, to też jest taka ku przestrodze. O, ja nie będę wam pokazywał. Ale jeżeli coś wykujecie i to dalej wydaje się wam to już chłodne, bo nie paruje, nie widać jakichś oznak, że to jest gorące, uważajcie. Mimo wszystko to może być cały czas taka temperatura, która po prostu was uparzy. A po co sobie parzyć palce? Lepiej je wykorzystać do czegoś innego. Do różnych innych manualnych prac. Ponieważ mam kilka rzeczy, które potrzebujemy do wykucia. Pamiętajcie, nie wiem czy mnie widać, ale pamiętajcie o BHP przy cięciu fleksą czy czymkolwiek. Przydaje się. Szkoda oczu. Musimy sobie zrobić do końca narzędzie jedno. O. Także ja się zabieram do poprawienia, do odkucia jednego narzędzia. Wrzucę wam jakiegoś timelapsa z kucia, ponieważ przynajmniej trzeba pójść z pracą do przodu. Nie zawsze wszystko można nagrywać. Jak widzieliście, troszeczkę się napracowaliśmy. Czy troszeczkę? Kilka rzeczy chciałem zrobić. Skończyłem jeden z takich, nazwijmy to, widelców do zaginania. Bardzo się przydaje, gdy potrzebujemy coś zagiąć pod jakimś łukiem. Pomagają takie oto widelczyki. Tutaj jest jeden i zrobiłem sobie też... On jest pod wodą. Zrobiłem sobie też drugi do takich malutkich, cienkich rzeczy. On jest jeszcze tam do wyszlifowania, do poprawienia i ta rączka będzie skuta na dużo cieńszą. Nie będzie taka gruba jak w przypadku tego drugiego. Tego, o, ten jest do bardziej cięższych rzeczy. Będzie mi łatwiej powyginać to, co potrzebuję. Dodatkowo
został przebity, tutaj otworek przebity, tak, żeby on mógł wylądować na wieszaczku. Tak jak już wspominałem, kleszcze, młotki, jak już kończymy pracę, lądują tam, gdzie powinny. I teraz, moje drogie robaczki, mówiłem, że potrzebujemy znaleźć miejsce na te haczyki, na te wszystkie rzeczy, które będziemy wykuwać. Niestety mi bateria pada, więc ja zaraz muszę podłączyć do ładowania, ale wpadłem na taki pomysł, żeby na razie, tymczasowo, zrobić tutaj taką tablicę, zaraz koło włącznika, zrobimy sobie tutaj dechę, później któregoś razu może zrobimy jakąś ładniejszą, taką mam pod ręką, ja ją mocuję do ściany i przykręcamy tutaj haczyk. A few moments later. A w związku z tym, że mieliśmy na początku tego filmu przedstawienie elementu, który jest ściśle związany, albo przypomina wręcz kowalstwo, przygotujemy sobie dzisiaj przygotowywać na wzór właśnie tych kółek, przygotujemy sobie kładkę i zamontujemy ją na wejściu do kuźni.
nawiązując do początku odcinka, zrobiliśmy kołatkę do drzwi w kształcie właśnie pierścienia podobnego, którego widzieliście na początku. Teraz zajmiemy się zamontowaniem go do drzwi, na których powinien być. Przetestujemy go pierwszy raz. Także ja was zapraszam przed kuźnię. Wiercimy, skręcamy i sprawdzamy. Dobra, ja już mam miejsce na pierwszy otwór wyznaczony. No i proszę bardzo. Tak, oto nasza kołatka się prezentuje. Możemy zastukać do pana Kowala, jak przyjdziemy w gości. No i tym miłym akcentem chciałbym wam podziękować za dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.